Na remontowanej ulicy Małachowskiego w Sosnowcu pojawiło się nietypowe rozwiązanie – szlabany. Ulica już niebawem stanie się deptakiem, ale nadal będzie jeździł tam tramwaj. Uprawnieni wjadą bez problemu, pozostałych czeka rozmowa ze Strażą Miejską. Szlaban ma zacząć działać pod koniec stycznia. Łukasz Kądziołka. Szlabany na ulicy Małachowskiego w Sosnowcu jeszcze są podniesione. Ale niebawem będą podnosiły się tylko w trakcie przejazdu tramwaju i wtedy, gdy wjeżdżać będą mieszkańcy i inni kierowcy, którzy dostaną na to zgodę. Myślę, że najbardziej ucieszą się mieszkańcy, którzy tutaj faktycznie mieszkają, bo miejsc parkingowych było mało, ze względu, że przyjeżdżali tutaj ludzie właśnie do centrum. No dla mnie troszkę minus, bo ciężko jest zaparkować. Jednak dla pozostałych szlabany mogą być problemem. Pojawiły się już jakiś czas temu, ale teraz zaczynają budzić emocje, ponieważ niebawem mają zacząć działać. My wozimy ludzi starszych. Musimy podjechać pod klatkę. A już zdarzyło się, że Straż Miejska nas ukarała. No to co to jest? Na Małachowskiego jest największe zagłębie lokali gastronomicznych. Ich właściciele liczą na to, że przez szlaban przejadą również dostawcy. Są to ciężkie towary, bo są to kegi z piwami, alkohole przeróżne i artykuły spożywcze. No nie ma takiej możliwości, żeby znosili aż zwozili z tamtego odcinka. Tym bardziej, że tam również nie ma gdzie stanąć, tak jak widać. Straż Miejska pilnuje porządku i jest sporo kamer, ale już w trakcie przebudowy łamanie zakazów przez kierowców zdarzało się codziennie. Kierowcy zostawiali swoje auta tam, gdzie mogli i tam, gdzie nie mogli. I to powodowało, że cały czas były jakieś zniszczenia, czy placów z zielenią, czy ławek, czy nawet nawierzchni, która była układana. Szlabany na linii tramwajowej to nowość. Takiego rozwiązania nie ma nigdzie indziej, ale nie powinno stanowić utrudnienia dla ruchu. Dla pojazdu szynowego szlaban ma otwierać się automatycznie. Szlaban się otworzy wystarczająco wcześnie, tak mamy zresztą zapewnienia, to tramwaj powinien w miarę bezpiecznie i sprawnie przejechać. Mamy tam strefy ograniczonego ruchu, tam jest 30 na godzinę ograniczenie, czyli tam tramwaje nigdy szybko się nie poruszały. Dla pojazdów mieszkańców i innych uprawnionych szlaban również ma podnosić się automatycznie. Kamera ma odczytywać ich tablice rejestracyjne. Miasto zapewnia, że inne samochody też będą wpuszczane w zależności od potrzeb mieszkańców. Ma remont. Dostawę mebli, które często są duże i ciężkie, to jak najbardziej będzie mógł wjechać. Jeśli ktoś będzie chciał wjechać na Małachowskiego, choć jego tablica nie znajduje się w bazie Straży Miejskiej, to będzie mógł skorzystać z interkomu. Szlabany powinny zacząć działać do końca miesiąca.